Witajcie, w dzisiejszym odcinku zrobię potężny opening na nowym SMP na Poolcrafcie. Otworzymy sobie masę skrzynek, a jeżeli film wam się spodoba, to zostawcie subika, lajka i wbijcie na serwer. Miłego oglądania. Okej, słuchajcie, także jestem już na serwerze i będziemy razem otwierali dzisiaj skrzynki. Chcę przetestować, ponieważ wy lubicie openingi, ja lubię skrzynki otwierać, dlatego dzisiaj przetestujemy sobie na Poolcrafcie, na survivalu, na którym sobie ostatnio graliśmy i pokonywaliśmy bossa. A jakie rzeczy dropną nam ze skrzynek, które są tutaj jakby dostępne? Mam po 20 legendarnych, po 20 heroicznych i po 20 unikatowych kluczy. Także zarąbista sprawa, pootwieramy sobie, potestujemy, posprawdzamy. No muszę sobie jeszcze dzisiaj naprawić setup, bo po ostatniej walce, no że tak powiem, jest troszkę potyrany. No i lecimy z otwieraniem unikatowej skrzynki. No i dobra, dostaliśmy 3 diamenty idealnie na naprawienie seta. 6 diamentów, też super opcja. No klasa, bardzo mi się to podoba. Dostaliśmy jeszcze mały worek i mamy tutaj losową ilość pieniędzy w nim, także sobie po prostu weźmy ten worek i dobra, wzbogacam się, super. Dostałem chyba 300, ej, klasa, fajnie. Ej, tylko wiecie co, potrzebuję kowadła, bo bym sobie od razu tego seta naprawiał. Chyba tutaj gdzieś kowadło może być na spawnie. O, tutaj jest, ale na spawnie nie mogę ich używać. Okej, okay, dobra, ci będę musiał znaleźć w ogóle kowadło, żeby naprawić sobie seta. O, ktoś się ze mną chce wymienić, okej, okay, jakiś szczur 111 daje mi koksa, ja pierdzielę, za nic? Ej, to aż dziwnie, on jest, co jest? Dał po prostu koksa za nic, chyba, nie wiem, w sensie, co jest, a ja nie mogę tego w ogóle zaakceptować, dziwna sprawa, no ale dobra, otwieramy dalej, chłopaki mi tu dają jakieś itemki, strzały to jest fajna opcja, ale ja bym wolał diamentów jednak więcej dropnąć, bez kitu, no i lewym, sprawdźmy sobie w ogóle, co tutaj może polecieć, klucz heroiczny, fajna sprawa, worki kasiorkowe, zarąbista opcja. Teraz tak, mamy diamenty, czyli fajnie, że lecą. Mógłbym w sumie gaple dropnąć. Seta bym nie chciał, szczerze. Tutaj niby buty poleciały, no ale ja bym nie chciał tych butów jednak. Wolałbym coś innego. O, na przykład tak jak teraz, 3 worki pieniężne, super opcja. Otwieramy w sobie, no i 1400 monetek mamy w tym momencie. Znowu 300 nam w ogóle wleciało. Co jest? Ale kozak. Ej, fajnie, fajnie. Giga koks. To jest w ogóle jakiś giga kozak, stoi koło mnie. Dobra, otwieramy dalej te skrzyneczki. Lecimy, no i co? No i piękna sprawa, wszyscy tu się w ogóle zastanawiają, co ja robię, czy nagrywam, czy nie. No ale zarąbiście, powiem wam szczerze, że w sumie póki co aktualnie leci nawet, no to są dobre itemki po prostu, no bo te 6 diamentów było spoko. Tutaj, no te dwie unikatowe rzeczy myślę, że wystawię na rynku potem. Zobaczmy sobie w ogóle prawym, co tutaj ludzie wystawiają. No troszkę rzeczy jest powystawianych. Pierścień pracy wystawiony za 400. Jestem ciekaw w ogóle, czy jestem w stanie kupić wszystkie rzeczy tak naprawdę, jakie są na rynku, czy jest coś, na co mnie nie stać, ale już widzę, że to jest jedna rzecz za 4000 elytra. Elytra za 4 koła, ja pierdzielę, słuchajcie, masakra. Ej, jajko tygrysa, ej, dobra, widzowie, ja muszę zdobyć te jajka, w sensie tego, bo ja mam pomyka na pierwszym levelu, ale ja bym chciał zdobyć inne ten, no patrzcie, chłop ma na przykład tygrysa na 7, ten ma jakiegoś mankubusa, masakra, nie? Dobra, otwieramy dalej, lecimy, przeskipujmy te skrzynki. No i lecimy w takim razie. Hej, dobra, mamy poteczki z expem, fajnie. Szkoda, że nie mam mendingu, jakby mi się set naprawił. Tutaj kasiorka jeszcze wleciała. Tutaj szybkie poteczki z expem. Elegancko, jak tu stoją koło mnie. Ja pierdzielę, chłopaki co stoją i zbierają mojego expa. No ale dobra, niech sobie też tutaj wezmą trochę tego expa, nie będę taki ham. No i 10 skrzynek za nami, tak naprawdę itemki dropią naprawdę fajne. A pomyślcie sobie, że to jest najgorsza skrzynka, najlepsza skrzynka to jest chyba ta heroiczna i z niej już naprawdę lecą fajne itemy, nie? Full secik, pierścienie umiejętności jakieś, totalnie kozackie worki z sianem, klucze do legendarnej, no i w legendarnej to już w ogóle. W legendarnej można polecić nawet, słuchajcie, no zobaczcie, jakieś jajka w ogóle, voucher na VIP-a, no totalnie kozackie itemy tutaj lecą, także fajna sprawa. No powiem tak, grubo. Najgorsze co, to jest, że jest tylko jeden ender chest. To tutaj trzeba powiedzieć tym właścicielom, żeby po prostu wprowadzili więcej ender chestów, bo ja mam totalnie, kurde, syfiaste itemki w tym ender chestie teraz, giga. To jest czy mój mieczyk z MVP-a, tu mam ten kill off swój. To w ogóle wszystko podkładamy sobie, bo to są fajne rzeczy, ale teraz tak, to sobie, nie w ogóle nie mogę wyrzucić tych rzeczy, w sensie one mi wracają do EQ, nie? To jest działka 64, to sobie ją odłożymy. Nie będę miał zaraz miejsca w EQ, więc trochę dyntka by była, jakbym nie miał miejsca w EQ, więc trzeba by było gdzieś to, kurde, zutylizować. Jestem ciekaw, czy ja w ogóle mogę jakoś te itemy na spawnie sobie odłożyć. Dobra, ogarnąłem sobie ekwipunek, wracamy w takim razie do otwierania.
No i pamiętajcie, żeby wbić sobie na serwer, pograć, bo edycja dalej trwa. I generalnie te bossy i te w ogóle wszystkie rzeczy, które tutaj można zdobywać, to jest naprawdę super sprawa. No i dobra, poleciał mi teraz secik, więc w sumie spoko. Choć ja mówiłem, że tego seta nie chcę, mam w sumie diaksowy. O, worek z kasą. Worek z kasą może dropić. Worek z kasą może dropić w każdej ilości. Worki z kasą są giga OP. Nie, no ale nie złoto, zwykłe ajnoty to kurde. No dobra, w sumie lepsze są zwykłe ajnoty niż części seta tak naprawdę. Szczerze powiedziawszy. Dobra, są butelki z expem, także super sprawa. Jestem ciekaw w ogóle, bo na czacie widać w ogóle mój drop. Wszyscy gracze widzą tak naprawdę mój drop na czacie. Mam w ogóle już 22 level. Znowu butelki z expem. No i teraz poleciał nam mieczyk. Okej, spoko. No w sumie inaczej. Te rzeczy żelazne też nie są złe. Na pewno jak założę klan, to one przydadzą się jakiemuś po prostu osobie z mojego klanu, bo może po prostu nie będzie miała itemów, to jej się przydadzą. No kurde, zobaczymy. Lecimy w takim razie otwierać teraz heroiczne skrzynki. Sprawdźmy to. No i mamy pierścień pracy, słuchajcie. Kliknij prawym, aby uruchomić. Zwiększyłeś dwa razy doświadczenie... A! Czyli teraz jakby na 15 minut pierścień pracy działa. Okej, czy ja to użyłem niepotrzebnie. Ej, dobra, ja tego nie będę używał, bo ja nie wiedziałem, nie ogarnąłem trochę. Ej, dobra, perfekcyjny łuk. To chyba, tak mi się wydaje, że perfekcyjny. Czekajcie. Nie perfekcyjny, jest power 6 tutaj też możliwy. Dobra, prawie perfekcyjny łuk dropnąłem. Spoko. Ej, dobra, blok diamentów. To jest super sprawa. Blok diamentów to jednak blok diamentów. Fajna opcja. Giga okej. Dobra, koksik. Koksiki w każdej ilości. To ja ten zwykły łuk to już mi jest niepotrzebny w takim razie. Jak ja już mam ten prawie perfekcyjny. Nie no, widzę, mam takie dobre itemki będziemy mieli. Idealnie pod klepę i pod zabijanie bossów. Więc super sprawa. I teraz tak, co ja dropnąłem? Klucz legendarny dostałem ze skrzynki. Tak o normalnie. Ja pierdzielę, dostałem klucz legendarny ze skrzynki. Tak o po prostu. Ja pierdzielę, pierścień pracy. Ja już wiem, że te pierścienie trzeba sobie odkładać, żeby ich nie używać. Tutaj jeszcze blok złota, zarąbiście. Netherite Einot. Ej, dobra, netherite'owy Einot nam dropnął. A w ogóle tutaj, patrzcie, tego seta sobie podmienimy na lepszego. To jest mój set youtubera. A tutaj mam z tej skrzynki też zarąbistego 4-3 seta. Dobra, tutaj kaska oczywiście na konto. 5900 kaski, ja pierdzielę. Nie, kolejny klucz do... Zobaczcie, jak te klucze do legendarnej dropią kozacko. Ja! Ej, dobra, klucze do legendarnej są gigakok. Tutaj łuczek elegancki, fajna sprawa. Tu sobie jeszcze otworzymy oczywiście kolejną i mamy pierścień zwierzaka. Okej, czyli zwiększamy exp zwierzaka. Te pierścienie są giga fajne. Podobają mi się giga te pierścienie. Fajnie, że też je dropimy, bo są takie kurde, powiedzmy, wiecie, boostery, nie? Fajna sprawa. Pierścień umiejętności. Zwiększa exp umiejętności. Fajnie. Ej, dobra, fajne chyba te rzeczy dropię. Tak mi się wydaje, że te rzeczy naprawdę fajne wydropiłem. Ej, dobra, druga część seta. Super. Super, że druga część seta, bo nie mam seta. 64 butelek z expem, no słaby drop generalnie. Coś lepszego mogłoby polecieć. W tym momencie nam dropło... A, pierścień zwierzaka drugi, okej. No i ostatnia rzecz, butelki z expem. No trochę słaby drop, ale teraz przejdziemy sobie do legendarnych kluczy, ponieważ legendarne są najlepsze. Więc otwórzmy sobie jedną legendarką i dropiliśmy duży worek pieniędzy, okej. Tu mamy dwa duże worki pieniędzy, więc otwórzmy sobie, zobaczymy sobie duże worki pieniędzy. No i pięknie, 13800! Ja pierdzielę, to jest chyba, nie wiem, ja chyba teraz mógłbym cały rynek kupić w tym momencie. I naprawdę, wow, nie, mam 13800, ale otworzyłem tyle skrzynek, że dajcie spokój, nie. W sumie klucze nie są jakieś giga drogie, więc w sumie spoko opcja sobie pootwierać. No i 5-3, co? Legendarna zbroja jest 5-3? Ja pierdzielę, ej, nie, dobra, jak ja ją zrobię netherite'ową, to będzie totalny kozak, nie, tak szczerze. Nie, no serio, to będzie taki totalny kozak, jak ja zrobię tą zbroję netherite'ową. Ja pierdzielę, nie? Ej, grubo widzowie, grubo fest. Mocne, muszę sobie założyć jakąś skrzynkę na losowych kordach i sobie odkładać te itemki do jakiejś takiej skrzynki drewnianej, bo kurde, nie mam tyle miejsca wyku, słuchajcie. Dobra, zrobiłem już sobie losowego stasza tutaj na losowych kordach, poszedłem sobie kawałek, zrobiłem sobie miejscówkę, gdzie będę po prostu składował swoje itemy. Generalnie tutaj odkładam te rzeczy, które potem po prostu rozdam któremuś z widzów w moim klanie, jak już założę klan oczywiście, bo póki co jeszcze klanu nie mam niestety założonego. No ale generalnie to będą po prostu itemki, które ja gdzieś tam przygotuję dla osoby, która też będzie ze mną w teamie na takiej zasadzie. No i dobra, teraz weźmy sobie jeszcze EC, weźmy sobie te pozostałe itemy stąd, bo to są takie, wiecie, to są takie słabe itemki, ja miałem te słabsze itemki po prostu zostawione w skrzynkach, ale może po prostu dzisiaj poleci nam coś lepszego, dlatego sobie to po prostu poodkładamy tutaj, jako po prostu taka skrzynka z przedmiotami na czarną godzinę.
No pewnie gdzieś tutaj też będę zakładał swój klan i bazę swojego klanu, także zobaczymy. Dobra, te są fajne rzeczy, to też jest spoko, to jest spoko, łuczek spoko, netherite oczywiście, że tak, diaksy to wszystko też sobie oczywiście odkładamy, to tak samo odkładamy, bo to się przyda. Ciasteczka to zawsze, widzowie, ciasteczka to zawsze się przydadzą. Name tagek też jest gigaważny z tego co kojarzę, więc name tagek też nam się przyda. No i reszta rzeczy chyba może zostać, sobie tego kobla wyrzucimy, tu sobie jeszcze damy set home, ustawimy, no i lećmy na spawna. Dobra, także zostało 20 kluczy do otworzenia, więc lecimy, otwieramy, no i mamy mending, wreszcie mending, Boże, ile ja musiałem czekać na ten mending, szczerze, masakra, nie? Heart of the Sea, okej, nie wiem do czego to służyło, ale spoko, okej, villager spawnek, okej, możemy sobie spawnować villagersa po prostu swojego, skrzynia doświadczenia, oj co, dobra, ta skrzynia jest jakaś, to jest gigakok, zawiera jeden z pierścieni umiejętności, okej. Dobra, spróbujmy ją otworzyć, no i mamy, okej, na 60 minut, ja, dobra, kozak, znowu Heart of the Sea, nie wiem po co to mi, tutaj mamy zombie villager spawn egg, okej, te jajka, okej, niech one sobie dropią, tylko nie wiem po co mi te jajka, możecie mi potem napisać w komentarzu po co mi te jajka, o tu kolejna skrzyneczka do otworzenia. No i fajnie, znowu te pierścienie potem sobie powykorzystuję przy tym, przy boostowaniu. Mamy skrzynię zwierzaka, najfajniejsza rzecz jaka mogła nam dropnąć, może dropniemy jakiegoś fajnego zwierzaka i mamy jajko zwierzaka, szkieleta, okej, mamy szkieleta. Nie wiem czy szkielet jest fajniejszy niż ten mój płomyk, ale spoko. Beacon, ja pierdzielę, dobra, beacon jest chyba giga OP dropem, tak? Tak mi się wydaje, beacon, nie wiem ile jest taka z niego, nether star też jest. Kurde, w ogóle ja bym tego seta najbardziej chciał, patrzcie ten mieczek, na przykład 6-2-3 mieczek, nie no, ten mieczek jest giga kozacki. Tak bardzo chciałbym ten mieczek dropnąć, kurde. Masakra, i co mi teraz dropło? A, złote jabłko, okej, okay. Kurde, trochę szkoda, nie no, kurcze. Ej, ta zbroja mogłaby serio polecieć jakoś, bo kurde, jedna część mi poleciała. O, jest hełmik, Boże, jak dobrze. Jeszcze proszę, jeszcze w takim razie budki i ja jestem już usatysfakcjonowany. Znowu zwierzak, okej. Okay. Spróbujmy. No i mamy teraz tygrysa. Nice, tygryski są super, dobra. Tygrys nam się, widzę, przyda. I uwaga, co teraz nam dropło? Zombie villager spawnek, okej. Okay. Beacon znowu, okej. Okay. Okej, okay. Worek z pieniędzmi, ogromny, ten największy. I uwaga, proszę, trzy i pół koła, klasa. No i teraz villager spawnek i ostatnia skrzynka. Okej, okay, do zwierzaka, skrzynia zwierzaka. Sprawdźmy co dropnie, uwaga. I dropło nam... nie wiem jaki zwierzak nam poleciał. A, drugi tygrysek. Sprawdźmy w takim razie po ile tutaj co chodzi na rynku. To jak Solotla ktoś sprzedaje skrzynkę za dwa koła, ktoś sprzedaje. Ja bym sobie otworzył jeszcze jedną taką skrzynkę. Szczerze powiedziawszy, nie mam jeszcze niszczyciela, węża wodnego. Może po prostu, kurde, ta skrzynka nam się przydać. Właśnie kupiłem skrzynkę. Okej, okay, a gdzie jest moja skrzynka? Ty. Kupiłem skrzynkę, której mi nie dali. Halo. Ej, ja dostałem tę skrzynkę, czy nie? Jakieś odbierz? Nie dali mi skrzynki. Ale dyntka. No dobra, czekajcie, kupmy sobie może coś innego w takim razie. A nie, tu są chyba kupione przedmioty. Dobra, tutaj jest, znalazłem kupione przedmioty. I uwaga. I co dostaliśmy? Szkieleta, kurczę, serio? Nie, no ja bym chciał coś lepszego, ale tutaj też widzę, sprzedają te jajka, w ogóle mankubusa ktoś za 1500 sprzedaje, w sumie spoko, tego mankubusa też nie mam, to sobie go kupimy, widzowie, żeby mieć mankubusa na luzie, tu się odbiera te przedmioty jak się kupi, w ogóle fajna sprawa z tym odbieraniem przedmiotów jak się kupi, to jest giga spoko. Tylko teraz tak, elytra jest nam bardzo potrzebna, ja taką elyterkę chciałem sobie przytulić, tu widzę, że za najmniej sprzedaje ktoś za 3,5 koła chyba elytrę, także zaraz sobie ogarniemy tą elytrę za 3,5, wampir, jajko wampira, ej też nie mamy wampira, dobra wampira też chcę giga, widzowie, ale dobra, widzę, że elytra za 3,5 koła, także od kepocza weźmiemy sobie elytrę, w takim razie też, i teraz tak, co nam jest jeszcze potrzebne? Szczerze z takich rzeczy to totemik generalnie, totemki są po 1000, po 900 wystawiane, o tu jest 899, super, kupujemy totem, oha, jakaś reakcja, trzeba brzęczyścikieć chyba napisać na czacie, nie wiem o co chodzi, dobra, to sobie weźmiemy oczywiście itemy, tutaj damy sobie tak, elyterka, tu damy sobie pyk, totemik do łapy, klasa, tu w ogóle chłop cały w netherite chodzi, mocny chłop, mocny gość. Mocny giga chłop. I uwaga, to mamy wędki w ogóle perfekcyjne.
Odłamek heroiczny też mamy. Nice. Infinity Mending by się przydał. Kurde, nie wiem, czy tutaj ludzie sprzedają mendingi, ale powinien być jakiś mending, ale chyba nie widzę mendingów, słuchajcie. A i mamy 4, 10 koła, nie stać mnie na ten, 4 skrzynki były wystawione, jest 10 koła, ja pierdzielę, nie? Grubo w ciul. W ogóle w ostatnim odcinku nie ulepszyliśmy jeszcze konia do końca, dlatego ulepszmy konia do końca, bo wiem, że jeszcze mi jeden level został, mam 7900 teraz, więc myślę, że się uda fajnie tutaj ulepszyć to. Mi został chyba jeden właśnie ulepsz prędkość i został mi tylko jeden za 4 koła do ulepszenia. Dobra, więc ulepszyliśmy sobie i mamy już w tym momencie najszybszego wierzchowca na serwerze. Także słuchajcie, na ten odcinek to by było tyle. Sami widzieliście, mój drop był naprawdę genialny. Ja sobie tu jeszcze te itemy podokańczam, porobię i widzimy się niebawem. Także trzymajcie się, do zobaczenia, elo!